Co mnie zaskoczyło, co mnie zdziwiło, co mnie zainteresowało w okresie zaraz powojennym, bo książka dotyczy lat 44-47. Jest wiele, wiele rzeczy. Nieprawdopodobny strach przed bandytyzmem. Jeśli na początku lat 90. ludzie wstawiali sobie kolejne drzwi, wstawiali zamki, kraty w oknach i tak dalej, to był przejaw strachu przed przestępczością. To, co Polacy przeżywali zaraz po wojnie, strach przed właśnie bandytyzmem polskim, ale także maruderów radzieckich, był znacznie wyższy. Ludzie bali się wychodzić na ulicę, kobiety bały się wychodzić bez mężczyzn na ulicę. Było to dla mnie naprawdę zaskakujące. Inny wątek to jest na przykład głód. Głód, który w jakoś naszej chłopskiej pamięci, bo przecież społeczeństwo polskie w zdecydowanej mierze wywodzi się ze wsi, powinien gdzieś tam funkcjonować. Okazuje się, że słabo, w literaturze także, a w czasie wojny i po wojnie mamy endemiczny głód, to znaczy występujący lokalnie w różnych miejscach kraju, zwłaszcza na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale także w centrum. Na przykład przy genezie pogromu kieleckiego warto na to zwrócić uwagę, że region kielecki jest regionem głodującym. A jak ludzie są głodni, to są sfrustrowani, to są źli, ułatwiają agresję. Inna rzecz, która mnie zaskoczyła, zdziwiła, i tutaj muszę powiedzieć parę słów wstępu. Otóż w literaturze zachodniej, niemieckiej, także nie angielskiej czy anglosaskiej po prostu, bardzo dużo napisano o przemocy seksualnej. O gwałtach Armii Czerwonej w Berlinie, o zachowaniu także armii amerykańskiej w czasie zaraz powojennym. Na ten temat praktycznie nic nie wiedzieliśmy w Polsce. A tu się okazało, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polek zostało zgwałconych w tym czasie. Ta pamięć gdzieś tam tkwi. Gdzieś to pewnie jakoś zostało zapisane, ale nie zostało do tej pory wydobyte. To było dla mnie bardzo interesujące, znaleźć przykłady tych zachowań, tych lęków i tej traumy związanej z gwałtami. Takich ciekawostek, takich wątków jest bardzo wiele. Może najważniejszy jest taki, że okres zaraz powojenny funkcjonuje w naszym myśleniu taki okres entuzjazmu, odbudowy, radości. Rzeczywiście ludzie cieszyli się z wolności, cieszyli się, że spotykają się z rodzinami, że przeżyli, cieszyli się, że ocalał ich dom, a przynajmniej, nie wiem, część domu czasami, albo że znaleźli nowy dom, jeśli mówimy o tych, którzy zostali, przenieśli się z Kresów Wschodnich na ziemię odzyskane. Ale także okazuje się, że ten okres jest okresem pełen różnego rodzaju niepokojów, lęków, trwogi, społecznej trwogi, poczucia tymczasowości, związanego z, na przykład z tym, czy będzie wojna kolejna, czy nie będzie wojny. Czy te granice, które już są, to są pewne, czy nie. Czy należy się przesiedlać na te ziemie odzyskane, czy nie należy. Czy władza będzie komunistyczna, czy nie będzie komunistyczna. Mnóstwo pytań i brak odpowiedzi. Ludzie żyli w czasie pełnym różnego niepokoju, tymczasowości i strachu. Myślę, że to jest bardzo ważne dla zrozumienia ówczesnych zachowań społecznych, zrozumienia genezy zachowań antysemickich, pogromów, ale także form agresji wobec Ukraińców, Białorusinów, czym przede wszystkim Niemców.